Już dzisiaj w ketoze wchodzą tylko ludzie, którzy wiedzą co to jest i wiedzą jak chcą to osiągnąć. Na diecie ketogenicznej, jak zjemy owoc, to my czujemy całą paletę tych różnych odcieni słodkości. W tym momencie zaczynamy zupełnie inaczej postrzegać naszą rzeczywistość. Ludzie na diecie ketogenicznej są bardziej uspokojeni. Nie są tacy zestresowani. Nie są tacy, powiedzmy, drażliwi bardzo. Trudno ich wyprowadzić z równowagi. Nie? Są opanowani, spokojni bardziej pogodni, weselsi, są zadowoleni. Ludzie z Alzheimerem czy z Parkinsonem, wprowadzeni w stan ketozy, no, zatrzymują się w tym schorzeniu albo można nawet powiedzieć, nie tylko nie pogłębia im się, ale czasami nawet wręcz cofa się ten stan neurodegeneracyjny. Podobnie jak przy nowotworach takich na przykład glejak mózgu. Możemy tymi ciałami ketonowymi zatrzymać ten proces, a często jest sporo takich już przypadków, gdzie ten proces się zupełnie wycofa. Trzeba wiedzieć dokładnie, jak ta jego dieta ma być zbilansowana, bo po takim odczuciu euforii i takiego właśnie fajniejszego funkcjonowania, jeżeli gdzieś tam trochę popełnimy jakiś błędów, to nagle się okaże, że zaczyna być coraz gorzej, a nawet gorzej niż zanim rozpoczynaliśmy tą ketozę. Dlaczego ta wiedza nie jest tak rozpowszechniona? No cóż, tyle mamy różnych źródeł informacji, że dzisiaj problemem jest nie niedobór wiedzy, tylko nadmiar, chaos informacyjny. Witam Państwa serdecznie na kanale Holistic Vital. Dla tych, którzy rozumieją, że zdrowie wymaga pewnego całościowego podejścia. Nie zawsze. Opiera się na prostych rozwiązaniach. Dzisiaj witam magistra Sławomira Dulembe. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry państwu. Sławek jest specjalistą od spraw żywienia. Jak żeśmy rozmawiali jeszcze przed tym wywiadem, zajmuje się tym już prawie 30 tak. lat. Kawał czasu. Tak, zacząłem w roku 1995, gdy poszedłem z zamiłowania do szkoły średniej, do technikum gastronomicznego. Wtedy rozpoczęła się moja przygoda z żywieniem. No i już od tamtej pory kontynuowałem naukę w różnych miejscach. Po drodze, robiąc jakieś powiedzmy studia biologiczne, związane też w dużej mierze z żywieniem. Później studia podyplomowe, też kilka różnych kierunków, między innymi biologię molekularną, czy również troszkę poza granicami kraju. W Szwajcarii, między innymi na Politechnice ETH w Zurichu, gdzie też na kierunkach biologicznych, w dalszym ciągu zgłębiałem tajniki zdrowego żywienia. Częstokroć, kiedy o tobie myślę, to mam tą zagwostkę związaną z formalnym nazwaniem twoich studiów, bo jak wiem, robiłeś studia w czasie, w którym w Polsce jeszcze nie było dietetyki. Tak, tak. Ja studiowałem na biotechnologii i hodowli zwierząt natomiast no później musiałem troszeczkę pogłębiać te kierunki związane też i z medycyną i, i z żywieniem, stąd też ta biologia molekularna, żeby zagłębić się w procesy, które już są na poziomie komórkowym czy też na poziomie genetycznym. Aczkolwiek mnie zawsze bardziej interesowało to, co się dzieje już w organizmie pod kątem no, takim wymiernym naszego zdrowia, czyli właściwie Praktyczne zasady żywienia: co powinniśmy robić na co dzień w kuchni, czy nawet wcześniej, robiąc jeszcze gdzieś zakupy, dobierając składniki odżywcze. Stąd no, poszedłem bardziej w kierunku takiego praktycznego zastosowania żywienia. Dlatego też i znalazłem się w ośrodku Holistic Vital, gdzie rozpocząłem pracę z pacjentami już przy różnych jednostkach chorobowych, stosując różne modele żywienia. No, właśnie, tam gdzie pracujesz, jesteś znany jako specjalista diety ketogenicznej. Między innymi też, tak, jest to najczęściej zalecana dieta dla naszych pacjentów, no po, ponieważ te jednostki chorobowe, z którymi przyjeżdżają różni ludzie, no wymagają takiego radykalnego podejścia, radykalnej zmiany żywienia. Często jest to żywienie, które ma za zadanie przyczynowo gdzieś tam usunąć te zmiany chorobowe, które nastąpiły. Czy to są jakieś problemy nowotworowe, czy tam cukrzycowe, czy miażdżycowe, no to tutaj jednak dieta jest takim głównym czynnikiem środowiskowym, oddziaływującym jednak na nasz organizm. No i właśnie, bo mówisz na temat osób chorych, żywienia osób chorych. Czy dieta ketogeniczna jest także dla tych, którzy... Chorymi nie są? No tak, ostatnimi laty staje się coraz bardziej popularna w kręgach ludzi aktywnych, którzy chcą być szczupli, chcą być wysportowani, chcą być aktywni. No jest to dieta, która pozwala bardzo dobrze utrzymać odpowiednią sylwetkę, pozwala na zgubienie nadmiernej masy ciała, głównie tej tłuszczowej. Czy zbudowanie troszkę też masy mięśniowej, chociaż to już wymaga tam większych zabiegów w formie jeszcze jakichś tam dodatkowych ćwiczeń, oczywiście, bo tu samą dietą nic nie zrobimy, ale dla sportowców, dla ludzi aktywnych, no jest to dieta wygodna i szybka. Nie wymaga tak częstego spożywania posiłków jak tradycyjne modele żywienia 5 razy dziennie. Tutaj czasami wystarcza też nawet i 2 razy lub 3 maksymalnie. Także, jak najbardziej, dla ludzi zdrowych też jest to polecany model żywienia. No, on występuje w różnych wariantach. Nawet, jak ktoś potrzebuje, to może dla siebie skonstruować model żywienia diety ketogenicznej, wegetariańskiej. Bo to nie jest powiedziane, że muszą być tu koniecznie produkty mięsne, prawda? Ja tak, przepraszam, że mhm. Ciebie zatrzymam, bo chciałbym się jeszcze zapytać o to, czy tak Twoim zdaniem, Sławku? Czy dieta ketogeniczna jest jakąś rewolucją? Hmm. sięgając do historii człowieka, to my byliśmy zmuszani do wchodzenia w ketozę cyklicznie w naszym przynajmniej rejonie tutaj, naszego klimatu, no zawsze tak na przednówku wiosennym, kiedy to kończyły się już zapasy żywienia. No i ludzie po prostu siłą rzeczy musieli wchodzić w głodówkę i ketoza nawet nie wiedzieli że to jest ketoza no, była niezbędna żeby mogli przetrwać w związku z tym organizm przestawiał się ze spalania takich codziennych posiłków zazwyczaj wtedy węglowodanowych w formie jakiś tam kasz zbóż kiedy to się kończyło Organizm uruchamiał własne rezerwy tłuszczowe, albo jeszcze był dodatkowo posiłkowany tym tłuszczem, który gdzieś tam był w magazynach, powiedzmy w formie jakiejś słoniny, czy jakiegoś tam smalcu wytopionego, zgromadzone, co te resztki gdzieś pozwalały tam przetrwać ten okres głodu. I to uruchamiało proces uwalniania czy produkcji ciał ketonowych z tłuszczu, po prostu. Albo tego, który mieliśmy swój, nagromadzony wcześniej jesienią, kiedy. Był dostatek żywności, prawda, były jakieś tam żniwa, zbiory bogate, ale i, i, i przyroda oferowała dużo wtedy, bo przecież były owoce, był miód. Ludzie mogli z tych cukrów, z tych węglowodanów nabudować sobie tkankę tłuszczową, którą z kolei później już pod koniec zimy, na początku wiosny uwalniali w formie właśnie ciał ketonowych i dlatego mogli przeżyć. To mi się w ogóle wydaje być bardzo istotnym wątkiem do podkreślenia, że dieta ketogeniczna w ogóle wchodzenie w stan ketozy nie jest jakimś wymysłem współczesności, tylko jest naturalnym procesem organizmu, który tak gdzieś w przyszłości się zadziewał, bo można powiedzieć, ludzie tak żyli, prawda? Tak, ten proces pozwalał na oczyszczenie. Czyli w momencie kiedy organizm był zmusza, zmuszany do szukania innych źródeł energii niż te kilka posiłków w ciągu dnia zaczynał spalać zepsute czy uszkodzone tkanki, jakieś guzy, które gdzieś tam się potworzyły, rosły, prawda, różnego pochodzenia, jakieś tam zmiany, stany zapalne. To wszystko w czasie tej głodówki, która powodowała, że w organizmie właśnie tworzył się stan ketozy, było spalane, oczyszczane i w tym momencie to było takie odrodzenie wiosenne, prawda, że człowiek z powrotem rodził się. Na nowo, taki już z siłami, tymi witalnymi, odbudowany. No, dzisiaj niestety już nie praktykujemy tej naturalnej ketozy wynikającej z cykli pór roku, no bo mamy markety, sklepy przez cały rok, czasami wręcz przez 7 dni w tygodniu, czy przez całą dobę. I takie punkty też są w różnych miejscach dostępne, więc praktycznie. Nie ma możliwości wejścia nieświadomie w tą ketozę. Już dzisiaj w ketozę wchodzą tylko ludzie, którzy wiedzą, co to jest i wiedzą, jak chcą to osiągać. Mhm. Czy ci, którzy są świadomi tego, w jaki sposób to funkcjonuje, którzy są świadomi wartości, między innymi wchodzenia w stan ketozy, czy oni w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, mogą wyróżnić się ponad inny, gdzieś tak, w funkcjonowaniu, w swojej egzystencji? W sensie, że nagle zmieni się sposób ich funkcjonowania. Tak po młodzieżowemu bym pewnie powiedział, zapytał, czy to jest taki life hack, nie? czyli wiesz taki. Na no jakiś taki sposób na to, żeby, żeby właściwie być szczęśliwszym, żeby być zdrowszym. Fizjologicznie zmienia się właściwie praca całego układu nerwowego. Dlatego, że. Tak jak większość osób, które jakkolwiek się tam interesują sposobem pozyskiwania energii przez nasze komórki mózgowe, no to generalnie praktycznie wszyscy wiedzą, że glukoza jest podstawowym paliwem dla mózgu. No ale tak jak mówię, te okresy głodu wcale nie spowodowały wyginięcia gatunku naszego, bo nagle nie dostaliśmy glukozy przez tydzień, dwa czy przez miesiąc, tak? Mózg jakoś działał i to wcale nieźle. Dlaczego? Bo okazuje się, że mózg bardzo dobrze spala ciała ketonowe, tylko proces przejścia ze spalania glukozy na spalanie ciał ketonowych to jest czasem kilka dni. I to jest ten taki moment trudny, bo przez te pierwsze trzy dni mózg walczy o tą glukozę, chce tą glukozę, boli nas głowa, czujemy się źle, jesteśmy rozdrażnieni. To zazwyczaj doświadczają ludzie, którzy robią też głodówkę. I nagle po tym trzecim dniu okazuje się, ale fajnie. Wszystko zaczyna być zupełnie inne. Już nas nic nie denerwuje, nic nie drażni. Myślenie jest takie spokojniejsze, bardziej nawet takie wyrazistsze, zaczynamy dostrzegać więcej rzeczy, bo ten mózg już zaczyna spalać ciała ketonowe. I to jest tak z punktu widzenia takich zmian fizjologicznych w mózgu też jego naprawa, bo ciała ketonowe. No, leczą pewnego rodzaju neurodegeneracyjne dolegliwości. Czyli okazuje się, są różne badania przeprowadzone. Ja na przykład śledzę takie badania na Uniwersytecie w Wirtzburgu. współpracuję z doktorem Heimayerem z Bawarii, który zresztą fajną książkę też napisał o ketozie, w której to są pewne badania pokazane, że na przykład ludzie z Alzheimerem czy z Parkinsonem wprowadzeni w stan ketozy no zatrzymują się w tym schorzeniu, albo można nawet powiedzieć, nie tylko nie pogłębia im się, ale czasami nawet wręcz cofa się ten stan neurodegeneracyjny, czyli w pewnym stopniu jest nawet odwracalny, co do tej pory było uważane, że jest niemożliwe, tak? że już jak ten stan degeneracji został osiągnięty, to już niestety nie ma odwrotu. Okazuje się, że jest, podobnie jak przy nowotworach takich na przykład glejak mózgu. Możemy tymi ciałami ketonowymi zatrzymać ten proces, a często jest sporo takich już przypadków, gdzie ten proces się zupełnie wycofał. Czyli zmiana energetyki mózgu, czy całego układu nerwowego zatrzymuje pewne procesy. Co się z tym wiąże oczywiście też nasze takie subiektywne odczucie jako pacjenta chorującego, tak, że w tym momencie zaczynamy zupełnie inaczej postrzegać naszą rzeczywistość. Ludzie na diecie ketogenicznej są bardziej uspokojeni nie są tacy zestresowani, nie są tacy, powiedzmy, drażliwi bardzo, trudno ich wyprowadzić z równowagi. Nie, są opanowani, spokojni i bardziej pogodni, weselsi, są zadowoleni, tak, bo ten tłuszcz po prostu uspokaja, wycisza. Rozumiem, są bardziej wyciszeni, ale nie tacy zamuleni, tak? Nie zamuleni, nie, nie właśnie wręcz odwrotnie, bo ciała ketonowe to jest bardzo dobre paliwo dla mózgu. Wyostrza się czasami wręcz nasza zdolność logicznego rozumowania, zdolności takie naukowe, jak ktoś jest matematykiem, fizykiem zaczyna po prostu nawet jakby dostrzegać, że sprawniej mu idą te obliczenia, sprawniej idzie mu praca. No oczywiście trzeba zachować równowagę. Trzeba wiedzieć dokładnie, jak ta jego dieta ma być zbilansowana, bo po takim odczuciu euforii i takiego właśnie fajniejszego funkcjonowania, jeżeli gdzieś tam trochę popełnimy jakiś błędów, to nagle się okaże, że zaczyna być coraz gorzej, a nawet gorzej niż zanim rozpoczynaliśmy tą ketozę. Nie? Bo to okay. są ważne okay. no, różne i neuroprzekaźniki, które wymagają białka, aminokwasów mhm. i witaminy, minerały. Także tutaj nie można sobie tak pójść na skrót i powiedzieć, fajnie, robię głodówkę albo zaczynam jeść tylko tłuszcz i nic więcej. Bo to po jakimś czasie no, spowoduje niedobory pokarmowe, a więc i pogorszenie też naszych zdolności takich umysłowych. Jak więc to jest możliwe, że kiedyś ludzie wchodzili w stan ketozy tak po prostu? Czy jest to związane z jakością żywności? Fizjologicznie musieli wchodzić w ketozę, kiedy przestawali dostarczać. Do organizmu jakieś jakiekolwiek substancje pokarmowe, no bo ich nie mieli. Mm -hmm. A czy... teraz jednak trzeba tak bardzo uważać, prawda? Na to, żeby coś mając... się nie, nie zepsuło w tym procesie. No tak, bo my Aha. musimy świadomie tą ketozę podzielić na etapy. W każdym momencie, czy to adaptacji, kiedy wchodzimy w ketozę, inaczej odżywiamy nasz organizm. Możemy sobie tu pozwolić, nawet jeśli mamy troszkę kilogramów takich nadmiarowych, na post. I tu też w zależności od tego, ile mamy tych kilogramów nadmiarowych, ten post może być pięciodniowy, siedmiodniowy, 14-dniowy, a nawet jak znamy przecież posty wręcz 40-dniowe, tak? Więc my możemy sobie tutaj wchodzić w ketozę po prostu bez żadnej filozofii, przestając cokolwiek jeść, tylko pić dużo płynów. Żeby się nie odwodnić, prawda? żeby usuwać toksyny, bo płyny są tutaj niesamowicie istotne i niesłodzone płyny, bo tu nie ma, że sobie tam dosypiemy cukru do czegokolwiek, tylko po prostu woda, herbaty niesłodzone, ziołowe różnego rodzaju i w tym momencie też ładnie wchodzimy w tą ketosę. No bo nie wiem, czy dobrze to wnioskuję, jak wiesz o tym, nie jestem absolutnie specjalistą tej dziedziny, ale wszystko to, co słodzone jest węglowodanowe, czy to jest zbyt? Duże uproszczenie. Nie, do, do tej pory, dotychczas, do czasów współczesnych wszystko, co było słodzone, było rzeczywiście węglowodanowe. Dopiero stosunkowo niedawno zaczęto stosować zamienniki, które nie są cukrami, a też słodzą, tak? Pewnego rodzaju substancje z końcówką ol, ksylitol, erytrytol. To, to należą do grupy alkoholi, czyli to nie jest cukier. Ale też słodzą, tak? Substancje zupełnie takie, powiedzmy, naturalne, chociaż clitol też jest naturalny, bo to jest cukier brzozowy, ale w jakiś sposób już wyekstrahowany i pozyskany, przetworzony. Ale stevia, chociażby tak, liście, stewi, która też zawiera dużo różnych słodzików, glikozydów, stewiowych, które no, nie są cukrem, więc nie podnoszą glukozy we krwi. Natomiast smak słodki, odczuwalny jest. Ale wcześniej wszystko było słodzone albo bardzo, bardzo dawno temu to miodem. Albo już w czasach, kiedy nauczono się pozyskiwać cukier z trzciny cukrowej czy z buraka, no to już zwykłą sacharozą, czyli to jest tak naprawdę glukoza i fruktoza połączona. Czy dieta ketogeniczna musi być niesłodka? Czy te zamienniki są w stanie zastąpić cukier? Są, ale osoba, która wybiera ten model żywienia... No to ona uważa, że w ogóle słodycz jest niepotrzebna dla niego, tak? Nie musi sobie w jakiś sposób podkręcać ten smak czymś słodkim. Poza tym, z czasem, jeżeli my unikamy tych rafinowanych produktów, kubki smakowe się wyostrzają. Rafinowanych, to znaczy, jeśli. Mocno przetworzonych, które hmm. muszą być albo dosłodzone, albo nadmiernie tam przyprawione, z dużą ilością jakichś. Polepszaczy smakowych, jakiegoś tam glutaminianu, jakiś tam powiedzmy, chociażby nawet i soli, duża ilość, tak, czy czegokolwiek tam, takiego, co ten smak wzmacnia, bo już jesteśmy jakby za mocno, te nasze receptory są przytępione i, i, i zwykła żywność nam przestaje smakować, nie? Już musimy mieć ekstra słodzone coś tam. Natomiast na diecie ketogenicznej te kubki smakowe tak odzyskują swoją wrażliwość, że nawet. Naturalna słodycz, która występuje w tym produkcie, już dla nas jest wystarczająca, a czasem nawet wręcz za słodkie coś jest. Nie? Owoce smakują niesamowicie słodko, tak? gdzie są przecież ludzie na dietach takich wysokocukrowych, że nie muszą sobie jeszcze te truskawki posypywać cukrem, bo jest dla nich zakwaśno, tak? Czy tam maliny czy jagody? Na diecie ketogenicznej jak zjemy owoc, to my czujemy całą paletę tych różnych odcieni słodkości. I to jest fajne, bo możemy w końcu. No delektować się tym smakiem, tak? Nie musimy go doprawiać w jakiś sposób. Ja pamiętam na studiach, kiedy nie jadłem zbyt dobrze, jak to prawdopodobnie bardzo wielu ludzi na studiach. To po pewnym czasie, kiedy przełożyłem się na zdrowsze jedzenie, to pamiętam, jak próbowałem różnego rodzaju warzyw. Pamiętam, kiedy delektowałem się papryką. Nigdy nie wiedziałem o tym, że jest ona tak bardzo słodka. Oczywiście, jeżeli już przestaniemy zaśmiecać nasze kubki smakowe, to one się odwdzięczą tym, że nam pokażą naprawdę, jak smakują naturalne produkty. Wówczas szybko możemy wyczuć, co jest nadpsute, zepsute, co się nie nadaje, bo ten instynkt zaczyna powoli z powrotem się uwrażliwiać. Nie? Natomiast jak my go zarzucimy jedzeniem takim śmieciowym, to już później przestajemy odczuwać w ogóle jakieś smaki. Musi być mocne podkręcenie. Tak jak z muzyką, no, ktoś ma wrażliwy, delikatny słuch, wychwyci każdy jakiś tam dźwięk, prawda? Ale jak już sobie tamtymi głośnymi, jakimiś dyskotekami ten słuch tak przytępi, że on już później musi mieć tylko umc, umc, bo inaczej no już nic praktycznie tam do niego nie dociera i to musi mieć mocno podkręcone. Nie? Na szczęście te receptory potrafią się z powrotem jakby uwrażliwić, kiedy damy im czas odpocząć. Czy to są receptory słuchowe, czy węchowe, smakowe, jakiekolwiek inne, one się z powrotem zaczynają mocniej jakby manifestować. Podobnie jest. Przy cukrzycy, insulinooporność, wrażliwość receptorów, cukrzyca typu drugiego. Ja tak troszkę zdryfuję, ale to jest istotne, bo wiele osób się z tym boryka. Nie? To, jest, to jest nagromadzenie nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, to są wahania cukru, insulinooporność. No po to robimy dietę ketogeniczną, żeby właśnie między innymi pozbyć się tych cywilizacyjnych problemów. I teraz, jak nie znamy mechanizmu, no to on nas strasznie przeraża. Kurczę, mam wysoki cukier, rano ktoś sobie zbada, powie, a 110, nie, tragedia. No, ale insuliny nie bierze, jakoś specjalnie się nie leczy. Więc można powiedzieć, że to jest w pełni proces odwracalny. Po prostu jego receptory już są yy, tak mocno znieczulone na ten cukier. Że one nie reagują na wysokie poziomy cukru we krwi, bo go nie chcą, komórki nie chcą, prawda? Receptory na komórkach, i wówczas one, tak w cudzysłowie, zmieniają zamek do drzwi i nie wpuszczają tego klucza insulinowego czyli ta insulina łącząc się z glukozą po to się łączy, żeby ją przeprowadzić przetransportować do komórki. Komórka nie chce tego cukru, bo jest go za dużo. Zmienia ten zamek w drzwiach w cudzysłowie, i ta insulina nie może otworzyć tych drzwi i, i wprowadzić glukozy, tak? I to jest insulinooporność. Komórka jest oporna na działanie insuliny. W pełni odwracalny proces. Właśnie, jeżeli tak dobrze kojarzę, być może się mylę w tym, ale czy insulinooporność nie jest uznawana za chorobę nieuleczalną? No, już na pewno w formie cukrzycy typu drugiego, tak? Gdzie ta cukrzyca tak naprawdę w 95% dotyczy właśnie typu drugiego, wywodzącego się po prostu z insulinooporności. To można odwrócić. To można odwrócić. Jak najbardziej i to poprzez odpowiednie zmiany w żywieniu. Do tego też może służyć dieta ketogeniczna, ale zaadoptowana już do tego typu pacjentów. Tak? Oni muszą bardziej wchodzić w to powoli, ostrożnie i bardziej low carb niż. Sama taka mocna ketoza, ograniczenie węglowodanów, ale z małymi podażami węglowodanów w ciągu dnia, co kilka godzin, żeby jednak tego wahania cukru tak nie było. No, no właśnie, bo tak kiedy. Ciebie słuchałem, to zrozumiałem, nawet nie między słowami ty to powiedziałeś, ale chciałbym to zaakcentować, że wchodzenie w stan ketozy jest procesem regeneracyjnym dla organizmu. Stąd też sobie myślałem, że ludzie dawnych wieków tak często nie chorowali na nowotwory jak współcześnie. Też, też tak, to ma związek z nowotworami, dlatego że już bezpośrednio od to Warburg, który zresztą dostał za to nagrodę Nobla, udowodnił, że no jednak proces nowotworowy to jest przy udziale dużej ilości cukru w komórce. Dodatkowo to, co on zwrócił uwagę i co jest kluczowe, to ten cukier no jest metabolizowany nieco inaczej. Czyli nie w formie takiej tlenowej glikolizy, tylko beztlenowej, częściowo. I właśnie przedstawił, że jak spadnie natlenienie komórki o 30%, zaczyna się proces fermentacji, taki, który już przekształca komórkę Zdrową w nowotworową. Jeżeli my ten proces nowotworowy zaatakujemy z dwóch stron, czyli z jednej strony zredukujemy ilość cukru, która trafia do komórki, chociażby przez dietę ketogeniczną, czy tam inne odmiany low-carb, z drugiej strony wymusimy lepsze natlenienie tych komórek, ale to jest bardzo duży temat, więc musimy go poruszyć sobie już w innym odcinku. W każdym bądź razie, jeżeli my z tych dwóch stron podejdziemy do tematu zmiany nowotworowej w komórce, to jesteśmy w stanie go zatrzymać. Oczywiście, że jak są uszkodzone narządy, prawda, uszkodzone kości, wątroba i tak dalej, no to, no to cudów nie ma, tak? że my to nagle wszystko z powrotem odtworzymy, ale jesteśmy w stanie zatrzymać i nie dopuścić do rozwoju dalej tego procesu, jeżeli to od, odpowiednio oczywiście Technicznie sobie przygotujemy, tak, bo to też nie jest taka rzecz całkowicie prosta, ale okazuje się w wielu ośrodkach rzeczywiście, chociażby tak jak już wspomniałem o tym Wirzburgu w Niemczech, gdzie z tymi glejakami mieli do czynienia, to tamte dwa elementy połączone ze sobą, czyli wejście w ketozę i zmuszenie organizmu do dostarczenia większej ilości tlenu do komórek, spowodowało zatrzymanie rozwoju komórek glejaka. Nie? Także to jest. Przełomowa rzecz, ale jednak tak naprawdę to są tylko i wyłącznie czynniki środowiskowe. To nie jest forma leczenia, to nie jest forma jakiejś farmakologii, terapii i tak dalej. To jest to, co każdy pacjent może sobie zrobić sam w domu, ale musi o tym wiedzieć. Mhm, mh. Dlaczego ta wiedzenie jest tak rozpowszechnione? No cóż, tyle mamy różnych źródeł informacji, że dzisiaj problemem jest nie niedobór wiedzy, tylko nadmiar, chaos informacyjny, nie? Trudno się pogubić w tym wszystkim. Człowiek, który gdzieś tam nagle się zaczyna niestety uczyć o swojej chorobie, bo, bo ta choroba na niego spadła nie wiadomo skąd, no to on nie wie, jak wybrać. Ci mówią tak, ci mówią tak, ten mówi to, ten mówi tam, to pójdzie do pięciu terapeutów, każdy coś innego mu zaleci, nie? I, I teraz tak są lepsi, gorsi terapeuci, są w ogóle jacyś tacy też szemrani, że tak powiem. No i weź tu teraz człowieku, odnajdź się w tym wszystkim. Jest potężny chaos informacyjny. Właśnie, jestem dzieckiem postmodernizmu, to znaczy wzrastałem już wówczas, kiedy, może nie, kiedy już komputer i internet tak był w rozkwicie, ale powiedzmy zaczynał się i, i ja i wielu moich rówieśników cierpi z powodu chaosu, myślę jakiegoś takiej specyfiki układu nerwowego, która y, trochę wykańcza. Co no to też nadmiar bodźców. Na pewno, na pewno, ale zastanawiam się, co do tego ma właśnie żywienie, czy też dieta ketogeniczna, w jaki sposób te procesy może uspokoić. No wiesz, dieta ketogeniczna to nie jest panaceum na wszystko, bo nasza osobowość no to jest tak naprawdę wynikiem. Bardzo różnych oddziaływań, prawda? tego w jakim środowisku się rozwijamy, jak, jakimi ludźmi się otaczamy, jak się kształcimy, gdzie. No generalnie wszystkie informacje budują pewien rodzaj po prostu później naszych zachowań. I żywienie oczywiście jest kluczowe z tego względu, że jemy codziennie, ten nasz mózg, czy cały układ nerwowy, no i pozostałe wszystkie inne narządy i tkanki też, musi mieć paliwo. Jeżeli mamy dobre paliwo, no to i lepiej sobie radzimy w tym chaosie informacyjnym, i ten stres, i te bodźce nie są dla nas takie bardzo, powiedzmy, uciążliwe, bo to można zaobserwować to, co teraz powiedziałem na przykładzie różnych yy, grup ludzi. Ludzie, którzy są Gdzieś przytrzymywani, zamknięci, możemy się cofnąć do czasów nawet takich naprawdę przerażających obozów koncentracyjnych, tak? gdzie ci ludzie byli niedożywieni. No to tam oni się zachowywali w taki sposób, że bali się wszystkiego, prawda? Ten ich układ nerwowy był tak słaby, tak wyniszczony, że po prostu to przerażenie było na każdym kroku. Natomiast człowiek taki odpowiednio odżywiony, mocny, silny, no to on reaguje wręcz mobilizacją na warunki stresowe. On ma wtedy taką mobilizację, walcz, albo ewentualnie uciekaj, nie? Natomiast nie chowaj głowy w piasek. Ale odpowiednio długo człowiek taki pozbawiony substancji odżywczej, no to jego reakcja to jest stanie w stanie bez ruchu, nic nie robi. Nie ucieka, nie walczy, prawda więc wszystkie czynniki, które na nas oddziałują, mogą nas stresowo pobudzać do działania, hamować działanie, a to już jest zależne od tego, jak my mamy odżywiony nasz układ nerwowy. Tak mhm. jak zwierzęta, ja dam taką analogię. Inaczej się zachowują zwierzęta na przykład trawożerne, zające, sarny w obliczu stresu. Jest to potężny strach i ucieczka i często niestety kończąca się zawałem serca tego zwierzęcia, tak? Bo te hormony stresu są tak silne, że one niestety nie wytrzymuje serce. Natomiast spróbujmy przestraszyć drapieżnika, spróbujmy przestraszyć tam wilka, tygrysa, lwa. Jest ciężej. No, raczej on zawału serca nie dostanie. Prędzej ten, kto go próbuje przestraszyć, no nie? Ma tak mocny ten układ nerwowy. Tak potrafi panować nad tymi swoimi emocjami, że on będzie ileś tam robił kroków, stąpał. Niepostrzeżenie, emocje nie zawalą, że nagle za szybko wyskoczy. On wie, kiedy, w którym momencie ma już rozpocząć pościg, żeby dogonić tą ofiarę. Także. To ciekawe, kiedy, kiedy mi o tym mówisz, to przypomina mi się paru moich pacjentów z mojej praktyki psychoterapeutycznej. Czasami miałem poczucie, pracując z nimi, że nie możemy zrobić żadnego przełomu, nie możemy pójść dalej, tak jakby wszystkie ich, przynajmniej te powierzchowne problemy, zostały mm -hmm. rozwiązane. Oczywiście psychoanalitycy by starali się zgłębić to jeszcze bardziej, jakoś dojść prawda, do traum dziecięcych itd. Na dzień dzisiejszy, też wiem o tym, że mogła być to sprawa po prostu żywności. No, ogólnie odżywienia całego organizmu, wiesz, to jest fajne, że zauważyłeś tą rzecz i ją poruszasz. Bo często terapie z różnych dziedzin specjalistycznych są zawężone tylko do podwórka tego specjalisty, nie? Nawet są takie dowcipy, że tam spotyka się dwóch profesorów, nie? Po latach jeden mówi: No, a czym ty się zajmujesz? On mówi: No, wiesz, ja to jestem, stałem się specjalistą od krowiego ogona. Poważnie od całego? Nie, tylko odtąd dotąd. Bo ta specjalizacja wyklucza szersze spojrzenie, nie? Natomiast zdrowie człowieka wymaga właśnie spojrzenia takiego holistycznego, całościowego, mm. takiego spojrzenia, żeby ten specjalista jeszcze widział, aha, żeby pomóc temu człowiekowi, to ja muszę jeszcze zaangażować tego kolegę i tamtego, bo tu trzeba jeszcze spojrzeć, właśnie na żywienie, bo tu trzeba spojrzeć jeszcze tam na jakieś procesy autoimmunologiczne i inne, tak? Skąd to się bierze? I w tym momencie. Jako psychoterapeuta czy psycholog jest specjalista w stanie pomóc w tych zaburzeniach, jakichś takich typowo neurologicznych czy typowo takich związanych ze świadomością, chociaż to się odbywa na płaszczyźnie zupełnie innej, takiej typowo fizjologicznej. Nie? No, takie eksperymenty różne były robione, no, no, często nie, niezbyt chętnie publikowane, bo były robione na przykład na więźniach, różne grupy więźniów różnie żywiono. Takie eksperymenty to już tysiące lat temu inaczej były karmione grupy ludzi, którzy mieli być wojownikami, tak żołnierze, inaczej ludzi, którzy mieli być rolnikami, a ona... inaczej byli żywieni ci, którzy mieli zarządzać. Prawda, zupełnie grupy pokarmowe. Bardzo ciekawy temat, aż czuję, że pewnie przydałoby nam się jeszcze kolejne spotkanie. No, może na to, do żeby... niego kiedyś wrócimy. Tak. A jeszcze właśnie, żeby nam to jakoś nie uciekło, bo zaczęliśmy mówić o interesującej rzeczy niemalże na samym początku. Co z tymi, którzy są wegetarianami albo weganami? Czy oni w jaki sposób mogą wchodzić w stan ketozy, czy być w ogóle na diecie ketogenicznej? Mogą, mogą, jak najbardziej. Dlatego, że żeby zacząć w ogóle taką dietę praktykować na sobie, no to pewne elementarne wiadomości... Trzeba przygotować, trzeba zrozumieć, nauczyć się, I, i, i chociażby skład odżywczy, wartości pokarmowe, produktów, które my na co dzień spożywamy. Musimy je podzielić, mamy trzy grupy, tak naprawdę. Mamy białko, mamy tłuszcz i mamy węglowodany. I ketoza to jest wtedy, kiedy mocno ograniczymy węglowodany, w to miejsce mocno podniesiemy tłuszcz. Oczywiście są tłuszcze dobre, tłuszcze złe, więc musimy wiedzieć, jaki tłuszcz dla siebie wybrać. Ale na razie w to nie wnikamy. I generalnie, jeżeli ktoś ma model żywienia wegetariański czy wegański, to on i tak dostarcza mieszaniny tych grup pokarmowych, dostarcza białka, co prawda roślinnego. Yy, chyba, że jest to wegetarianin, więc zwierzęce też, tylko nie mięso, ale na przykład jajka, prawda, czy tam ryby, czy sery, więc generalnie on jest w stanie zbudować sobie te proporcje, które będzie budował człowiek na diecie wszystkożernej. Mo on sobie podniesie tłuszcz, no może sobie go podnieść z oliwy, z oliwek, z oleju kokosowego, obniży węglowodany w tym momencie, czyli będzie jadł mniej produktów zbożowych, mniej produktów strączkowych, mniej owoców, tak? No a białko, no no właśnie, no bo strączki, jak wiem, posiadają dużo białka, prawda? Są pewnie i podstawą wielu wegetarian oraz wegan. To w jaki sposób dostarczać swojemu organizmowi białko na, na diecie wegańskiej albo wegetariańskiej? Wegańska jest trud, trudniejsza, tak? bo wegańska nawet w formie nieketogenicznej też wymaga dobrego zbilansowania aminokwasów. Nie wystarczy zjeść tam porcję groszku, czy soczewicy, czy tam ciecierzycy, czy tam tofu, żeby dostarczyć odpowiedniej jakości białka. Tam zawsze brakuje jakichś aminokwasów. Zawsze trzeba połączyć różnego rodzaju produkty, żeby te aminokwasy się zbilansowały, tak? I podobnie tutaj, w ketodzie też trzeba połączyć produkty białkowe. Łatwiej jest wegetarianom niż weganom, bo wegetarianie sobie sięgną spokojnie po jajko, gdzie mają. Przynajmniej w żółtku idealny zestaw aminokwasów, prawda? Sięgną sobie tam po jakiś ser i, i też mają bardzo dobrej jakości białko. W przypadku wegan, no niezależnie od formy ich diety ketogeniczna czy zwykła, i tak mają zawsze dylemat, jak te białko dobrze zbilansować, żeby się dobrze czuć, bo białko jest potrzebne do tego, żeby komplet aminokwasów pochodzących z tego białka budował wszystkie nasze narządy jest budował mięśnie, stawy, kości i narządy wewnętrzne, prawda wątrobę, serce, żołądek, ale też żeby budował neuroprzekaźniki, żeby ten mózg dostawał impulsy nerwowe, tak, żeby przebiegały te impulsy nerwowe bez neuroprzekaźników, no niestety nie da się sprawnie funkcjonować. Więc tutaj mają wyzwanie te osoby, tak? Trzeba sięgać po białka wysokiej jakości, takie już spoza strączków. Konopia znakomite białko konopne, tak, ziarno konopi. Ponad 30% białka ma w sobie. Więc mało które produkty roślinne mają tyle białka i takiej jakości jak konopia. No orzechy różnego rodzaju też mają 15-20% dobrej jakości białka. Słonecznik, prawda, też 25% białka ma w sobie. Dynia, pestki, więc musimy sięgać na diecie ketogenicznej po białka, które produkcie mają wysoką jakość, ale nie mają przy okazji węglowodanów, bo strączki no mają 20% białka, około no soja ma więcej, ale groch, sola prawda? Tylko, że mają jeszcze 50% węglowodanów w sobie. Nie wejdziemy w ketozę, jak będziemy jeli dużej ilości strączków, bo one nie pozwolą na przestawienie się z spalania glukozy na tłuszcz, ponieważ jest za dużo tej glukozy, nie? więc tu strączki trzeba wyeliminować. Ale dzisiaj idzie nam z pomocą technologia, bo z roślin strączkowych też produkuje się białko, które odżywki białkowe z groszku na przykład, prawda? Ale i z, i z dyni, i z ryżu, i ze wszystkiego, nie tylko ze strączków, gdzie mamy odżywki wege o wysokim poziomie aminokwasów, nawet często połączone różne rośliny i w tym momencie... Mamy mniej węglowodanów albo w ogóle ich praktycznie nie mamy w takiej odżywce, a mamy dużo białka, więc już problem białkowy jest łatwiejszy do rozwiązania w tym przypadku. Nie? A tłuszcz, tak jak mówiłem, roślinny, dobry tłuszcz, też jest w zasięgu ręki, bo chociażby ta oliwa z oliwek, gdzie ma przewagę jedno nienasyconych, gdzie olej kokosowy to są naprawdę tłuszcze nasycone, więc lżejsze, łatwiejsze, no wbrew potocznej opinii, tak? Ale łatwiejsze dla naszego organizmu do strawienia, do wykorzystania energetycznego niż tłuszcze wielonienasycone, których jakbyśmy bardzo dużo spożywali, no to sobie uszkodzimy chociażby wątrowe. Tak? Więc, bo wątroba musi je uwodornić, więc, nasycić tym wodorem musi to zemulgować. To jest ciężka robota. Poza tym, one się utleniają niesamowicie, więc, nie można przesadzać z tłuszczami wielonienasyconymi. Tym bardziej, że one są bardzo wrażliwe na temperaturę, na utlenianie. Ale to tyczy się, jak rozumiem, tak dla porządku dopowiem, nie tylko wegan i wegetarian, Wszystkie. prawda? Tylko sprawa tłuszczy no, jest związana. Myślę, że jest to na tyle istotny temat, że trzeba do niego też jeszcze wrócić i skoncentrować mhm. się wtedy na jakości tłuszczu, rodzaju tłuszczu. Ale tak dzisiaj podsumowując temat właśnie diety ketogenicznej w kontekście diety wegetariańskiej, wegańskiej. Jest to do zrobienia. Jak najbardziej. Mm -hmm. No właśnie. Czuję, że moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo, ale zostawmy jeszcze właściwie nie coś, tylko długą historię na następne spotkania. Sławek jest osobą, która w tym momencie też próbuje pisać, prawda? Jeśli mógłbyś troszkę powiedzieć na, na, na temat ebooków prawda które tak no moja powiedzmy tam 30 letnia jakaś ścieżka związana z tym żywieniem no teraz już jest na takim etapie że chciałbym się podzielić tą wiedzą z większą ilością osób więc będę wprowadzał na rynek opracowania takie tematyczne i pod jednostki chorobowe ale też i dla ludzi zdrowych, właśnie dieta low carb, dieta ketogeniczna, czy dieta czasami też i wysokowęglowodanowa, ale dobrze zbilansowana. No będą to różnego rodzaju opracowania takie wygodne, przystępne, z przykładowym jadłospisem, żeby można było sobie spokojnie dla siebie to zaadaptować szczególnie pod kątem profilaktyki zdrowia, żeby uniknąć w którymś momencie no, takich nagle niespodziewanych, przykrych sytuacji, że gdzieś tam nagle cukier nam nie wiadomo skąd poszedł do góry albo nie daj Boże gdzieś jakiś tam nowotwór się pojawił tak w rodzinie, nad którą my tam sprawujemy opiekę, czy nawet u siebie samego, żeby tam nagle się nie rozczarować, że tak zdrowo starałem się żyć, a tu nagle taka choroba, nie? Więc ja będę tłumaczył przyczynowo, skąd się biorą różnego rodzaju problemy zdrowotne, w kontekście głównie czynników środowiskowych, gdzie mamy przede wszystkim, y, mówimy o odżywianiu, mówimy o natlenieniu, o nawodnieniu, o detoksykacji, o organizmu, y, o też wpływie ruchu na cały układ nasz odpornościowy i limfatyczny. Więc to są elementy, które będą poruszane w tych opracowaniach, e bukach. No i w zależności kto, co będzie potrzebował, to wtedy dla siebie znajdzie materiał. Jak będzie potrzebował coś dopytać, to ja będę oczywiście też udzielał konsultacji, czy to online, czy też stacjonarnych, jak ktoś zechce nas odwiedzić w naszym ośrodku. Rozumiem, że nawet jeżeli ktoś by przyjechał z chęcią diety ketogenicznej, będąc weganem czy wegetarianem, to też byłbyś w stanie taką tak, dietę. Tak, umierzyć, mogę, mogę zbilansować po dobrym wywiadzie, żeby zobaczyć, czy są jakieś tam alergie, nietolerancje ukryte przypadkiem, które gdzieś tam nie pozwalają na pewne produkty, to trzeba wykluczyć. No i też upodobania, bo nie każdy lubi coś tam, prawda to też trzeba wszystko uwzględniać, aby ktoś chciał taką dietę później robić, ale jak najbardziej. Mhm. Czyli wraz ze Sławkiem, tak jak przed chwilą już mówił, również zapraszam serdecznie Państwa do Holistic Vital, gdzie pracuje m.in. Sławek, gdzie posiadamy specjalistów również z innych dziedzin, aby całościowo zająć się zdrowiem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.